mój kolejny gość, Grzegorz Kiełbsz, prezes Polskiego Związku, a jeszcze się witają firm deweloperskich. Zapraszam do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to tak, będziemy... Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Opasy poproszę od razu. Dzień dobry. Witam, Grzegorz Kiełbsz. Tak, już pana przedstawiłem. Chciałabym o mieszkaniach pogadać. Dzisiaj weszłam na Business Insider i tam jest dosyć duży artykuł na temat cen, które, no, powiem szczerze, do niskich nie należą. Business Insider cytuje również te najdroższe lokalizacje, Zakopane, Międzyzdroje, Trójmiasto. Tam metr kwadratowy waha się od 19200 do 19800. Potem są inne miasta i wcale stolica, Kraków, czy nie wiem, Warszawa, Wrocław, to nie są najdroższe miejsca, ale wszędzie jest bardzo drogo. Czy mieszkania kiedykolwiek stanieją? Tak, pytam po ludzku, bo może ktoś tutaj ogląda i marzy o tym, żeby w końcu mieć własne M, a wszystkie projekty łącznie z Mieszkaniem Plus, jak wiemy, zresztą za chwilą o polityce i polityce mieszkaniowej. No tak, o polityce. Czy kiedykolwiek będzie taniej? Znaczy, wydaje mi się, że chyba nie, dlatego że jednak dążymy, jest taki trend i jest taką możemy zaobserwować, że wszystkie dobra, ceny wszystkich dóbr dążą jednak do cen w Europie Zachodniej, tak? Nasze pensje dążą do tego i również ceny wszystkich dóbr, również mieszkań. Już abstrahując w ogóle od inflacji, tak? która jednak głównie pompuje te ceny mieszkań. NBP robił takie badania od 2006 roku i robił badania z raportów deweloperów, raportuje ceny mieszkań. Średnie ceny mieszkań w 6, później w siedmiu miastach. Od 2006 roku do 2022 roku te ceny są dwa razy wyższe. W Warszawie, w Krakowie i w Łodzi, o ile to pamiętam te trzy miasta, więc one są albo dwa razy wyższe, albo blisko dwa razy wyższe. Czyli ten trend jest wyraźny od 2006. W krótkim okresie tak naprawdę. No z jednej strony w krótkim, a z drugiej strony już mieliśmy przecież ten kryzys 2008-2009 roku i tam mimo to, że te ceny tam chwilowo spadły, to one ten trend cały czas jest do góry, tak? To jest przez 17 lat to jest dużo. Teraz widać podobną sytuację, bo jednak najpierw COVID, potem wojna, ceny surowców, ceny robocizny, to wszystko ma wpływ, tak? Ceny przez wojnę, przez COVID ceny nie spadły, dlatego że ceny mieszkań nie spadły, dlatego że koszty budowy nie spadły i koszty gruntów cały czas utrzymywały się wysokie i szczególnie przez inflację, tak? Szczególnie przez inflację w ciągu ostatnich lat. Poza tym również przez wzrost cen gruntów, a ceny gruntów wzrosły już nie tylko dlatego, że w ogóle wszystkie ceny rosną, tak, ale również dlatego, że został zatrzymany obrót ziemiami, gruntami Skarbu Państwa, no bo one weszły do Mieszkania Plus. Te, które były spółka Skarbu Państwa. Dobrze, że zaczął pan temat Mieszkanie Plus, bo to jest, nie ukrywam, też wątek, który bardzo mnie interesuje. Wielki projekt rządu, ogłoszony, praktycznie wykonany w skali minimalnej, tak, bardzo zły odbiór, w sensie takim, że jednak te osoby, które tam, niewielka jest grupa tych, którym udało się skorzystać z programu Mieszkanie Plus, ale to, co słyszymy, to, że to jest prawie patodeweloperka, tak? Że to jest źle wykonane, że są problemy, że to jest drogie. No i przede wszystkim to poblokowało też tereny, na których te setki tysięcy mieszkań miały stanąć, a nie stanęły. A nie stanęły, a zostały zablokowane. To wpłynęło na cały rynek, rozumiem. Znaczy wpłynęło na rynek, a poza tym to, co wszystko to, co pani redaktor powiedziała, to jest racja, tak? To znaczy pan minister, który nas mówi o deweloperach, o środowisku, o wolnym rynku, mówi, oskarżał o działania patodeweloperskie, okazuje się, że musiał zamknąć program, ten, który też okazał się patodeweloperem. Więc to wcale może tak nie jest z tą patodeweloperką. Rzeczywiście przez to, że były budowane bardzo tanio i bardzo szybko był budowany ten zespół o ludzi w PFR nieruchomości, czy wcześniej w BGK nieruchomości, to po prostu oni nie mieli dobrych, tak sądzę, dobrych standardów do tego, żeby od strony technicznej zadbać o ten proces. Mówiliśmy od początku, czyli wolny rynek, czyli środowisko mówiło o tym, że ten program nie może się udać, dlatego że... Ale rząd nie słuchał. No, rząd tego nie słuchał, rząd powiedział,
powiedział, ja wam udowodnię. No udowodnił na tych 19 tysiącach mieszkań, które w tej chwili, no ten program został zamknięty. A co z tymi ludźmi, którzy te mieszkania mają? Bo tam z tego, co wiem, to są bardzo wysokie czynsze, tak? No tak, oni mają dość. Pan minister mówił, że mają, że zostanie zaoferowany im bardzo taki, bardzo przyjazny sposób przejścia do, dojścia do własności, czyli później było mówione o tym, że ten projekt, ten kredyt dwuprocentowy, który został ogłoszony, ma również ich dotyczyć, tak? A to jest dobra propozycja? Ten kredyt dwuprocentowy, to jest jaka jest, tak? Ona nie jest żadną rewelacyjną, ona nic nowego nie wnosi specjalnie do tego, które były przez ostatnie kilkanaście lat. To nie będzie taki programu. Wiatr w żagle? Nie, no nie będzie. Nie będzie, dlatego że to wcale nie jest 2%, tylko to będzie więcej niż 2%, tak? Tam jest specjalny taki sposób, sposób wyliczania tego kredytu. Dwa, że częściowo pójdzie na Mieszkanie Plus, w dużej części pójdzie na mieszkanie, na rynek wtórny i bardzo dobrze. On to spowoduje oczywiście wzrost cen na rynku wtórnym, ale nie odpali to rynku pierwotnego, czyli nie wprowadzi nowej ilości mieszkań, a to jest w tej chwili najważniejsze. To jest również aspektem, to jest również powodem wzrostu cen. Nierównowaga, tak? Nierównowaga. Mamy bardzo małą dostępność mieszkań. W tej chwili jest tak, że w Warszawie to tak zwana okres wyprzedaży, to znaczy jeżeli byśmy zatrzymali wprowadzanie nowych mieszkań i te, które są w ofercie, przez jaki czas się będą wysprzedawały przy takim samym poziomie sprzedaży, jaki mamy przez ostatni miesiąc, to są dwa kwartały. A od lat mówi się o tym... Dwa kwartały i zostaje wysprzedana oferta, jeżeli nie będą wchodziły nowe. I przestaje... Ale dwa kwartały to jest pół roku, przecież to jest za chwilę. Pół roku. A równowaga jest wtedy, kiedy jest 4 do 5 kwartałów. To jest oceniane. Myślę, bo to nie miałam pojęcia akurat. Nie wiedziałam, że to tak wygląda, ale patrząc na młodych ludzi, na tych, bo przecież rząd dużo mówi o tym, że wszystko ma być prorodzinne. Człowiek, jak nie ma perspektywy mieszkaniowej, to nie zakłada rodziny, nie płodzi dzieci, nie... To jest, pani redaktor, przepraszam, wszedłem słowo, ale to jest oddzielne, to znowu jest oddzielne. Bo to jest kwestia taka, że rząd, władza, nie tylko przez ostatnie lata, ale teraz w szczególności mówi o tym, że Polacy powinni kupować mieszkania na własność. I teraz zderza się to ze ścianą możliwości. Polaków nie stać na kupowanie w sposób masowy. Tak? W sposób masowy. Młodych ludzi nie stać. W związku z tym powinno zostać odblokowane i potem zostać uruchomione i powinny być nawet zachęty dla inwestorów budujących mieszkania na wynajem. Mieliśmy kiedyś już taki program w połowie lat 90., który moim zdaniem dobrze zadziałał, przyniósł w tamtych latach około 100 tysięcy mieszkań. I to mogła być propozycja na tak zwane Pomieszkanie Plus? Moim zdaniem, ja bym tego nie wiązał z Mieszkaniem Plus, ale ja bym powiedział, prywatne pieniądze polskich obywateli, którzy mają pieniądze, którzy trzymają te pieniądze albo na lokatach, albo szukają, co zrobić w tej chwili, przy tej wysokiej inflacji z inwestycjami. To jest pierwsza kwestia. Niech kupują mieszkania i je wynajmują. Bo jeżeli będzie duży wyrzut tych mieszkań, tak się wyrażę, na rynek, to poziom czynszu, ceny czynszu będą się stabilizowały. One oczywiście znowu nie spadną, bo inflacja jest bardzo wysoka. Tak. Ale one też będą się stabilizowały. Mnóstwo osób z Ukrainy, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. W związku z tym Polacy niech inwestują. Wpuśćmy te fundusze, pozwólmy tym funduszom zachodnim, tam są pieniądze. Niech oni inwestują. Określmy, że to jest na przykład, nie wiem, na najbliższe 10 lat, jeżeli rząd się obawia tego, że fundusze zagraniczne wykupią nam mieszkania dla Polaków, tak? No to powiedzmy, okej, przez 10 lat. Tak? No bo w tej chwili mamy stosunek mamy taki, że mamy ponad 80% mieszkań we własności, tak? A kilkanaście procent mamy mieszkań wynajmowanych. A młodzi ludzie, ani ich nie stać, ani wielu z nich nie chce kupować mieszkania. Bo mówi, ja nie wiem, później będę musiał te mieszkanie sprzedawać, jakiś podatek od tego zapłacić, jak się będę wyprowadzał. Więc młodzi ludzie chcą wynajmować mieszkania, więc to jest kolejna kwestia, uruchomienie i zachęcenie inwestorów do tego, żeby budowali rynek, instytucjonalny rynek wynajmowanych mieszkań, bo to też jest ważne, czy się wynajmuje od prywatnej osoby, która jeszcze z takimi nawykami z poprzednich lat co miesiąc puka po czynsz i zagląda, a co tam, kto tam mieszka w tym moim mieszkaniu, a co innego, tak i za pół roku może powiedzieć, nie, teraz to już proszę się doprowadzić, a co innego, jak się podpisuje z instytucją umowę najmu długoterminowego i wiemy, że dopóki my nie zrezygnujemy, to znaczy dopóki najemca nie zrezygnuje, to te mieszkanie cały czas będę mógł wynajmować. Może sobie tam meblować, dzieci wychowywać.
się tak dalej, jak absolutnie tak u siebie. Absolutnie. Czy te, wracając do tego kredytu na 2%, czy jakieś efekty ta propozycja może przynieść? Czy ona jest, bo pan powiedział przed chwilą, że to nie jest 2%, tylko tak naprawdę to jest więcej. Czy to znowu jest taki projekt pod tytułem świetnie wygląda na prezentacji w PDF-ie, jak robimy konferencję? Znaczy, trochę tak. Znaczy, ja bym powiedział tak, przez ten krótki okres teraz, trudno powiedzieć, kilkanaście miesięcy, jeżeli rzeczywiście te wnioski będą szybko rozpatrywane, to może odnieść jakiś efekt, szczególnie na rynku wtórnym, ale również na pierwotnym, ale to znowu skala potrzeb nie będzie tutaj w żaden sposób zaspokojona. Natomiast później, jeżeli będzie ostatnio, pan profesor Rogowski ze SGH-u robił bardzo fajny taki wykład i miał bardzo fajne slajdy, pokazujące, że okej, ale to jest stałe 2%. Okaże się, że jeżeli za 2 lata zejdziemy z inflacją do celu inflacyjnego, to te kredyty będą droższe niż kredyty nieregulowane. Tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć. Tak się może zdarzyć. W związku z tym to jest, no, to jest na krótką metę. W ogóle wszelkie działania władz od kilkunastu lat, tak jak obserwuję, no, od 20 kilku będąc na rynku deweloperskim, one są zaprogramowane na najbliższe, nie wiem, do najbliższych wyborów, na najbliższe kilka lat, a później zobaczymy. I to jest katastrofa. To jest tak, katastrofa. To jest myślenie krótkodystansowe. Tak, no, a proszę powiedzieć, tak, proszę. Jeszcze tak na koniec, bo zaraz dojedziemy do bazy. Jak bardzo, bo to też ciekawe jest, jednak no, COVID trochę zatrzymał, wojna zatrzymała, inflacja, ceny kredytów przecież, tak? Podnoszenie tych stóp procentowych. Tak. Czy w tej chwili, patrząc na w ogóle rynek deweloperski, można określić, jak niewiele, nie wiem, czy rezerwacji, czy jakby prób zakupu mieszkania, jakie są różnice między tym, co było, a tym, co jest w tej chwili? Czy to jest drastyczny spadek? Klienci w tej chwili, w stosunku do zeszłego roku, klienci ruszyli do biur sprzedaży. Rezerwują, szukają mieszkań. Tych mieszkań znowu nie ma, bo nie ma gruntu. Ale szukają, tak? Rozumiem, małych, tak? Szukają na tyle, na ile ich stać, w związku z tym szukają małych, w związku z tym niestety wracamy gdzieś tam do czasów Gomułki, gdzie próbujemy 50-kilkometrowe mieszkanie podzielić na 3 pokoje, tak? No i to zaczyna być dużym problemem. W tej chwili klienci już chyba przestali wierzyć w to, że ceny spadną, ruszyli do biur sprzedaży, przestali się obawiać również wojny. Są badania, które pokazują, że te obawy, takie jak mieliśmy, oto Dom Analytics pokazuje, że tak jak mieliśmy w sierpniu, przeszkodą były wysokie ceny nieruchomości w podjęciu decyzji o zakupie i wojna, no wojna w Ukrainie jest neutralna w tej chwili, jeżeli chodzi o decyzję, to w tej chwili i mamy już wykres taki, że mamy tak nic naprawdę większe... Nic mnie nie powstrzymuje. Tylko powstrzymuje oczywiście, znowu, brak mieszkań, brak oferty. Czyli oferta. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy są w kredycie albo planują zakupy, trochę wiedzą więcej na temat przyszłości mieszkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.